Podzielmy jakąś bardzo wielocyfrową liczbę. 3771 przez 8. No to jedziemy od lewej, czyli od trójki. Czy 8 zmieści się w trójce? 8 nie zmieści się w trójce. Więc dorzucamy kolejną cyfrę, czyli siódemkę. Czy 8 zmieści się w 37? Oczywiście, że się zmieści. 8 razy 4 równa się 32. 8 razy 5 równa się 40. 40 to za dużo, czyli 8 mieści się w 37 4 razy. 4 razy 8 równa się 32. I odejmujemy i otrzymujemy 37 minus 32 równa się 5. Spójrzcie, co się tutaj dzieje. Tak naprawdę pytamy, ile razy ta ósemka mieści się w 3700. I odpowiadamy, że ósemka mieści się w 3700 400 razy, bo ta czwórka znajduje się na pozycji setek. I 400 razy 8 równa się 3200. I odejmujemy 3200 od tych, 3700 i w wyniku otrzymujemy 500. Ale wróćmy do tradycyjnej mechaniki dzielenia pisemnego. Chcę tylko, żebyście wiedzieli, co tu się naprawdę dzieje, że kiedy mówimy, że 8 mieści się w 374 razy, to tak naprawdę oznacza to, że 8 mieści się w 3700 razy. No to jedziemy dalej. Została nam piątka do obsłużenia, która oznacza 500 w tym miejscu. I możemy teraz przepisać cyfrę z kolejnej kolumny. Spisujemy siódemkę i pytamy, ile razy 8 mieści się w 57. A tak na serio pytamy, ile razy 8 mieści się w 570. Ale w 57 8 mieści się. Zobaczmy 8 razy 5, 40, 8 razy 6, 48, 8 razy 7, 56, czyli 7. 7 razy 8 równa się 56 i znowu odejmujemy. 57 odjąć 56 równa się 1. I mamy jeszcze jedną cyfrę do przepisania. Została nam ostatnia kolumna. Spisujemy jedynkę, i teraz pytamy, ile razy 8 mieści się w 11. 8 mieści się w 11, 1 raz. A 1 razy 8 równa się 8 i zostaje nam, bo nie mamy więcej pozycji od jedności w prawo, 11 minus 8 zostaje nam 3, czyli 8 mieści się w 3771 471 razy i reszta z tego dzielenia to 3.